Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Słuchaj, dyfuzor zapachowy do pomieszczenia, do auta. Przewijało się to na internetach. Niektórzy pytali, mnie też między innymi pytali, jak wygląda z tymi dyfuzorami. Kupiłem. Najtańszy na Allegro. Są firmy, które się reklamują, że mają i zapachy i do tego dołączają właśnie taki dyfuzor ultra dźwiękiem, tam szmery, bajery. Pierwsze co się stało, pękł. Tak jak widzisz, o, widzisz to pęknięcie, widać, nie? No poczekaj. O, pękło, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. Jakość wykonania, możliwe, że firmy, które się reklamują, że mają super zapachy, bo wytwarza mgiełkę. Tak, mgiełka jest zimna, to nie jest tak, że to jest na zasadzie pary, to jest ultradźwiękowo, no jest to para. Ale wlewając tutaj jakikolwiek olejek zapachowy, jeżeli jest tłusty, zostawi ci osad. Masakra. Naprawdę, w aucie nie polecam. W aucie wkurza, bo ta para cały czas krąży. W ogóle jedyne co się sprawdziło, tu zapach, który jest na bazie wody i najlepiej sprawdził się AENSO. No po prostu AENSO, tak. W aucie żona wytrzymała z nim tydzień, dała sobie spokój. No tutaj światełka, bajerki, nie, zdecydowanie nie. W domu posłużył miesiąc i coraz słabiej działał. Coraz mniejsza mgiełka i... Czy jest fajny? Bzdura. Naprawdę, do auta to jest totalna bzdura. Wyobraź sobie, że ci stoi coś takiego i ci dmucha. I w aucie masz parę. Bo ona w domu nawet jak to... wiadomo, pomieszczenia, jak masz w miarę szczelne, no to widzisz mgłę. Naprawdę, w aucie będziesz miał podobnie. Mnie osobiście... W ogóle to nie przypadło do gustu. Fakt, że możesz tutaj ładować olejki i ten zapach jest, no utrzymuje się. No utrzymuje się długo, nie da się ukryć, wchodzisz do mieszkania. Ja wchodziłem do mieszkania i czułem, że ten produkt, ten dyfuzor rzeczywiście wypuszcza ten zapaszek. Kolejna rzecz, najgorsza w tym wszystkim właśnie, to jest to, że zostawia tłusty osad. No i wiesz, a pakowanie AENSO musiałem go troszeczkę rzeczywiście wlać, żeby ten zapach był wyczuwalny, więc jeżeli chodzi o AENSO, nie wyszłoby tanio. Jeżeli chodzi o olejki 10 kropelek, to znowu jest tłusto. Osobiście nie. Także jeżeli masz zamiar kupić to cacko, to przemyśl. Naprawdę. Uwierz mi, że na początku będzie urabura, szef podwórka, jakiś bajer, ale nawet fajnie to w aucie nie wygląda. Taka buła. Są oczywiście mniejsze. Są mniejsze, takie fajne, stożkowe. Czyli mniej wody i najkrócej bateria starcza, więc no nie, no mnie w żadnym stopniu nie urzekła ta bańka, naprawdę w żadnym. I właśnie teraz idzie do kosza. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!